Zapowiedź Pana Jezusa i Jego zmartwychwstanie, albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, też, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. Tak w skrócie można powiedzieć o tych słowach tej pieśni. Oczywiście ona była poprzedlatana mnóstwem odniesień do Słowa Bożego i niektóre z nich dzisiaj pozwolę sobie użyć w mojej usłudze. Niech dobry Bóg nam błogosławi, żebyśmy usłyszeli też Jego głos
Bo Słowo Boże mówi, niebo i ziemia przeminą, tak? Widzimy zmieniający się krajobraz, nastaje wiosna, tak? Kwiecień, plecień poprzeplata, tak? Trochę zimy, trochę lata, tak rodzi się właśnie w przyrodzie dobry czas, wegetacji. Niebo i ziemia przeminą, tak? Ale Słowo moje nie przeminą. Dzisiaj oczekujemy od Boga, że będzie do nas mówił przez Jego Słowo. Te, które jest nieprzemieniające, które się nie zmienia, jest stałe, tak? Do którego musimy, tak jak będziemy świętować reformację, co rok, nie, co miesiąc, codziennie wracać, tak? Dostosowywać, tak jak było w wierszu recytowane, tak? Jako GPS swojego życia traktować Słowo Boże i z nim, zgodnie z nim postępować. Apostoł Tomasz, uczeń Jezusa Chrystusa, tak niemalże wyśmiewczo traktowany, jeden z fundamentów Kościoła, niesłusznie, niech dobry Bóg przebaczy nam wszystkim, którzy czasami z uśmiechem na niego patrzymy, tak, bo nie na darmo jego Bóg wybrał, wyselekcjonował tych dwunastu, ażeby był świadkiem życia i nauki Jezusa Chrystusa, abyśmy my teraz w jakiś sposób do Niego źle podchodzili. Niebo i ziemią przeminie, ale słowa Pana Jezusa nie przeminą, a Jemu właśnie zostało powierzone to jedno z dziesięciu, tak, filarów Kościoła, jakimi są apostołowie. Niech dobry Bóg nam błogosławi, abyśmy z tego życiorysu też troszeczkę dzisiaj wzięli. Był czytany fragment najdłuższy z działalności apostoła Tomasza na ziemi, ale znamy wersję o Tomaszu, historię o Tomaszu z kilku też jego wypowiedzi, jego wystąpień. One są zawarte w Ewangelii, najczęściej w Ewangelii Jana. I tak pierwszy raz aktywność swoją apostoł Tomasz przejawia na kartach Ewangelii Jana w 11 rozdziale, a 16 wersecie. Dochodzi informacja do Pana Jezusa, że umarł jego przyjaciel, Łazarz, tak? Dochodzi ta informacja, Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął. No to jak zasnął, to po co my tam, obudzi się? Nie, Łazarz umarł, nie żyje, musimy do niego iść. A to było niedaleko Jerozolimy. Ale Pan Jezus to dalej kontynuuje i raduje się, że tam nie byłem ze względu na was, bo uwierzycie. Zobaczcie, znowu te słowo klucz dzisiejszego rozważania. Bo uwierzycie. Tak Pan Jezus powiedział do Tomasza, nie bądź z wiary, ale wierz, bo uwierzycie, lecz pójdźmy do Niego. I wtedy Tomasz się właśnie odezwał, zwany bliźniakiem do współuczniów. Pójdźmy i my, abyśmy razem z Nim pomarli. Co to za wypowiedź ktoś może powiedzieć, tak? Po prostu on był konkretny. Jak mamy iść do Jerozolimy? Przecież dlatego, ze względu na to, że był na nas już wyrok wydany przez Heroda, mieliśmy omijać potężnym łukiem Jerozolimę. I co, mamy tam pójść, dać się zabić? On był konkretny. Pan Jezus myśli cały czas o wierze. Pójdźmy tam, a zobaczcie, uwierzycie. Dobrze, że tam nie byłem. Dzięki temu, że on umarł, wy uwierzycie. No i Tomasz konkretnie, no ludzie, będziemy pakowali się w paszczę was, no pójdźmy i my, pomrzejmy. Konkretny. Możemy tutaj podważyć właśnie jego wiarę, zaufanie, ale wśród członków Kościoła są ludzie też konkretni, którzy trzymają całe zbory. Inni właśnie jak latawce, to tu, to tam, emocjonalnie pośpiewają i nie ma ich w zborze. A są tacy też konkretni, realni, nie róbcie tego, nie mamy pieniędzy na to, nie mamy to, tak? I on taki konkretny był, po co tam będziemy szli? Oczywiście
nastąpiło to wskrzeszenie Łazarza, do tego stopnia to poruszyło cały tłum, że ci, którzy wydali wyrok na Pana Jezusa, struchleli. Dlatego lud wyszedł na jego spotkanie, ponieważ usłyszeli, że on dokonał cudów. Wtedy faryzeusze między sobą mówili: widzicie, nic nie wskuracie, oto cały świat poszedł za nim. Tak? Nikt nie mógł Pana Jezusa dotknąć, jeżeli on by sam tego nie chciał, tak? Ale to by miało zaświadczyć, być świadectwem wielkim, naocznym dla apostołów, żeby oni uwierzyli. Wy uwierzcie, nie bądźcie bez wiary, wierzcie. Oni byli bez wiary, wszyscy apostołowie. Tak jak ten jeden Tomasz, który był realistą. Tak ma być, no po co tak pójdziemy? W paszczę lwa będziemy się ładować znowu? Drugi opis o Tomaszu jest w 14 rozdziale Ewangelii Jana, gdzie Pan Jezus mówi: w domu mego Ojca jest wiele mieszkań, gdyby było inaczej, bym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce, a jeśli przyjdę, przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli, i dokąd ja idę, wiecie, drogę znacie. Na to Tomasz, zwany bliźniakiem: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Gdyby nie Tomasz, nie byłoby tego złotego wersetu Pisma Świętego. Gdyby jego aktywności. Wszyscy inni siedzieli jak trusie, jak te małe króliczki tam i drżeli, bo bali się o cokolwiek Pana Jezusa zapytać. On się nie bał, on był konkretny. Panie, nie znamy drogi, nie wiemy, gdzie idziesz, nie wiemy, co jest. No wytłumacz nam konkretnie. Pan Jezus powiedział konkretnie: ja jestem droga, prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Konkretnie, na temat. I koniec dyskusji było z Tomaszem. I my dzięki Tomaszowi mamy to. Konkret. Ja jestem. Pan Jezus jest jedyna droga, prawda i żywot. Kto może z tym dyskutować? Nie masz Jezusa, nie masz życia wiecznego. On jest tą drogą, prawdą, On jest tym życiem. I dobry Bóg błogosławi nas. Pismo Święte mówi potem o Tomaszu jako tym jednym konkretnym, który nie widział, tak? Który nie widział Pana Jezusa. Nie był z tymi, którzy widzieli Pana Jezusa, tymi dziesięcioma. Jeśli nie ujrzy, nie był z tymi dziesięcioma, tak? Bo Łazarza Judasza już z nimi nie było. Nie był z tymi dziesięcioma. I Pismo Święte mówi, że stratny był, tak? Bo nie widział tego zmartwychwstałego Pana. Nie widział. Nie był z dziesięcioma. I tak potem nawiążę do tego, że jesteśmy stratni, kiedy naprawdę opuszczamy wspólne nabożeństwo. Pismo Święte mówi, że potem, kiedy przyszedł, oni radowali się i konkretnie z nim rozmawiali. Widzieliśmy Jezusa 10 do 1, to mu nie wystarczyło, tak? Tak? On wiedział, on był taki konkretny, że tłumu nie należy wierzyć, tak? Choćby 10 na 1, on jest tego świadomy, że trzeba się przeciwstawić. Nie, jeżeli ja nie zobaczę, jeżeli nie dotknę, jeżeli nie włożę ręki, to nie uwierzę. To niesamowita odwaga. Sprzeciwić się właśnie tym, którzy na początku zawiedli Pana Jezusa, zaparli się Jemu, tak? Nie widziałem. No, jeżeli nie zobaczę, nie dotknę. Tutaj obraz właśnie taki makabryczny troszeczkę jest, wciskania: jeżeli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ, nie włożę palca w miejsce gwoździ, nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę. Jest taki troszeczkę makabryczny. Moim zdaniem to nie jest makabra, bo w następnym opisie czytamy, że razem z Piotrem poszedł łowić ryby, a więc był rybakiem, i dla niego to była codzienność niemalże. Ktoś oprawiał ryby? Wie, jak duże ryby się oprawia, czyści i robi? Ręka do góry?
O, tam. Na Karaibach. No u nas nie ma ryb, prawda? Ja bardzo lubiłam uprawiać ryby. Tak, jesteśmy troszeczkę oderwani przez supermarkety od takiej rzeczywistości, realności wsi, gdzie normalną rzeczą było odprawianie, tak, czyszczenie, czy kurcząt, czy wieprzowiny, czy jeszcze większego zwierza. To jest nawet bardzo ciekawe, że ktoś pozna ten kunszt, tak? Mój wujek nawet był skończył taką profesjonalną szkołę rzeźniczą. To nic strasznego, tak? Nie powinniśmy się tego obawiać. Taki był Tomasz, on był konkretny, tak? Bierze się rybę, nie wozi się tego całego wszystkiego i tam gdzieś coś potem, tak, rybę się czyści. Tam konkretnie się palec wsadza pod skrzela, tak? Albo w pysk, tak? Tam normalną jest rzeczą posługiwanie się palcami. To jest coś normalnego. A jeżeli chodzi o oczyszczenie czy filetowanie, prostą rzeczą jest wciskanie całej ręki, wyciąganie tych wszystkich nieczystości. To jest nic normalnego, nic złego, tak? To nie jest nic makabrycznego, to jest coś naturalnego. Wśród rybaków było to coś naturalnego. No wiadomo, o czym on myśli. Tomaszu, spokojnie, tak? Zobaczysz, przekonasz się, dotkniesz, wsadzisz, zobaczysz wszystko. To nic strasznego. To był konkretny człowiek, konkretna praca. Pismo Święte mówi, że Pan Jezus daje się właśnie poznać i Tomaszowi. Czytamy, a po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz, specjalnie chyba dla Tomasza, jednego z tych 11 pozostałych. I Tomasz z nimi i przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte i stanął pośród nich i rzekł, pokój wam. Potem rzekł do Tomasza, daj tu palec swój i oglądaj ręce moje. Daj tu ręce, rękę swoją włóż w bok mój i nie bądź bez wiary, lecz wierz. Nie bądź bez wiary, tak zależało Panu Jezusowi na Tomaszu. Nie bądź bez wiary, wierz, pomimo wszystko, pomimo tej całej, wierz, pomimo tych wszystkich 10, tak? 11, nie patrz na nich, ty masz uwierzyć. Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I tutaj mamy właśnie te wyznania apostoła Tomasza, kiedy zobaczył i okazało się, i uwierzył, rzekł Pan mój i Bóg mój. To jest jedno z fundamentalnych wyznań wiary zapisanych w Piśmie Świętym, tak jak tydzień temu pastor mówił o tym wyznaniu w pigułce, Jezus jest Panem, tak? Tutaj Tomasz jeszcze inne wyznanie mówi, Pan mój osobisty, tak? On przyszedł do mnie, on ja uwierzyłem w Niego i Bóg mój. I możemy mówić, że Tomasz był wyjątkiem. Nie, wszyscy byli tacy sami. Wszyscy musieli doświadczyć tego. Wszyscy musieli dotknąć. Wszyscy musieli tego wszystkiego posmakować. Wszyscy apostołowie bez jednego. Czytamy o apostole Pawle. Czy on był lepszy, bo on nie widział Pana Jezusa w czasie jego ziemskiej wędrówki? Nie. Jest napisane w jego świadectwie bardzo wyraźnie. Świadectwo Ananiasza. Bóg ojców naszych przeznaczył cię, abyś poznał wolę jego oraz abyś oglądał sprawiedliwego i usłyszał głos jego z ust jego. Ponieważ będziesz mu świadkiem tego, coś widział i słyszał wobec wszystkich ludzi. To nie byli nadzwyczajni ludzie, że widzieli. To byli niedowiarkowie, to byli mordercy. Apostoł Paweł był prześladowcą Kościoła. Szczególne znaki, cuda, jakieś doświadczenia niedowiarkom się ukazują. Ludziom, za przeproszeniem, którzy mają kłopoty z tym wielkim właśnie wyznaniem wiary, Pan mój, Bóg mój, Jezus jest Panem. Dla większości z nas jest to rzecz niemalże normalna, wierzyć w Pana Jezusa, kiedy uwierzyliśmy.
Nie musimy doświadczać nie wiadomo jakich ekstremalnych doznań. Pismo Święte mówi i chwali to. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Możemy przytoczyć dalej wypowiedź ukochanego ucznia Pana Jezusa Chrystusa. Kto to był? Apostoł Jan. I w pierwszym liście Jana czytamy o jego świadectwie. On nie mówi, że jestem błogosławiony, nadbłogosławiony, bo kocham i mówię o miłości. Nie, mówi, co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały. O słowie żywota. I Jan nie był jakiś wyjątkowy spośród wszystkich. Oni wszyscy byli niedowiarkami. Każdy z osobna. I Pan Jezus ich jako najbardziej konkretnych rybaków, tych, którzy będą się trzymali wśród... Miał wielu do wyboru, tych z 72. Wybrał tych, ukazywał się, ażeby oni zanieśli Ewangelię na krańce świata. Będziesz mi świadkiem tego, coś widział i słyszał. Ale błogosławieństwo wiary jest nieprzerwalne, niezależne, tak, od doświadczenia osobistego. Moglibyśmy powiedzieć subiektywnego, bo tak jak Tomaszowi, tak innym, jeżeli oni doświadczali czegoś szczególnego, to specjalnie dla ich niedowiarstwa oni tego doświadczali. Nie była zbiorowa jakaś. To było specjalnie dla nich, ażeby każdy z osobna uwierzył. Tak było w całej misji naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tutaj przykład apostoła Tomasza jest taki szczególny, wyraźny, bo to jest pokazana ta rzeczywista, realna wiara ucznia Pana Jezusa jako pilnego ucznia, który nie boi się zadać pytania, który pomimo wątpliwości, on nie chowa się gdzieś, nie ucieka, ale żąda wyjaśnienia tego, jak to się dzieje. Inni uczniowie się byli bardziej strachliwi. On nie obawiał się tego, on chciał uwierzyć. Wierzę, tak jak ojciec jednego uzdrowionego dziecka mówi, wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. Dzięki temu wersetowi, temu zwiastowaniu ja sam uwierzyłem. Wierzę, tak? Pomóż niedowiarstwu memu. Klęcząc po ewangelizacji Henia Skrzypkowskiego, dam życie Jezusowi. Tak, to musi być pilna wiara. Któregoś dnia uczniowie Jana Chrzciciela przychodzą do Pana Jezusa i mają wątpliwości. Jesteś tym, czy mamy kogoś innego oczekiwać? Co po tobie się spodziewać? Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? A Jezus im odpowiedział, idźcie, oznajmijcie Janowi, co słyszeliście i widzieliście. Tak, świadectwo osobistego doświadczenia. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, i głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest dobra nowina, a błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. Pomimo tych wielkich doświadczeń, znaków i cudów, błogosławieni byli ci, którzy wytrwali do końca z Panem Jezusem. Okazuje się, że te ekstrema nie są wymagane i są potrzebne, ale dar łaski, wiara naszego Pana Jezusa Chrystusa, osobiste przekonanie przez Ducha Świętego. I to są wypełnione proroctwa w Panu Jezusie, które miały zaświadczyć, że On jest Panem, że On jest Bogiem, tym zapowiedzianym Mesjaszem. Czytamy o tych proroctwach w Księdze Izajasza, może jeden tylko fragment, Izajasza 61 rozdział. Duch Wszechmogącego Pana nade mną, gdyż namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone,
abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga. I wiele innych jest fragment mówiących o wszelkich cudach, które dokonywał, wypełniając Słowo Boże. Dlatego zacząłem moją usługę od wersetu: niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Jest taki fragment, który ostatnio był tematem mojej modlitwy. W oparciu o tą Bożą obietnicę modliłem się też o swoje zdrowie. Dolina Wysłych Kości, o której śpiewała moja żona. I to jest proroctwo Ezechiela z 37 rozdziału. Wszechmogący Pan przekazał Ezechielowi takie proroctwo: prorokuj nad tymi kośćmi, które on zobaczył w tym widzeniu. Był to obraz całego narodu izraelskiego wziętego do niewoli, począwszy asyryjskim, babilońskim. Obraz martwego już, nieżywego, to już nie była oaza, która tętniała życiem, ale to było pobojowisko, to była dolina wyschłych, zwietrzałych kości. Miał prorokować do tych kości takie słowa: oto ja wprowadzę na was ożywcze tchnienie i ożyjecie, i dam wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem, i powlokę was skórą i dam wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie, i poznacie, że ja jestem Pan. I zgodnie z tym tematem ostatniej usługi, Jezus jest Pan, modliłem się tymi słowami: i dam wam ścięgna. Miałem zerwane jedno więzadło, naderwane w kolanie. I się modliłem tym wersetem. Jeżeli Panie jesteś, czy jestem bez wiary? Jestem realistą. Jezus jest Panem. On jest Panem, który też obiecał: i dam wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem, jeżeli tak w swoim, i poznacie, że ja jestem Pan. Kuracja miała trwać od 2 tygodni do kilku miesięcy. Lekarz mi powiedział: no przyjdziesz następny raz, to ja mówię, ja nie przerwę pracy, przyjdziesz następny raz, dopiero cię usztywnię. Tak groził mi gipsem. A ja modliłem się: Panie, zgodnie z tym słowem z poprzedniego tygodnia, jesteś moim Panem, Jezus jest Panem, dam wam ścięgna. Panie, potrzebuję ścięgna. Modliłem się tymi słowami. Dzisiaj mogę podskakiwać, chodzić, nie jestem w pełni, tak? Ale rehabilitacja znacznie się przyspieszyła dzięki temu słowu. I możemy, żeby powiedzieć, że to jest proroctwo, to dotyczy tylko Izraela, to jest obraz, to jest przeniesienie. Tak, to jest moje subiektywne. Nikt w to nie musi wierzyć, od razu pójść za tym. Świadectwo jest takie, że 2 tygodnie temu ledwo weszłem tutaj na nabożeństwo, tak? Tutaj byłem wspierany przez jednego brata, który dał mi opaskę uciskową. Tak? Po schodach to praktycznie nie mogłem chodzić, a teraz mogę podskakiwać. Kuracja naprawdę bardzo mocno przyspieszyła. To jest moje osobiste, nikt nie musi tego brać, tak? I w ten sam sposób podchodzić, tak? Lekarz jest podstawą, tak? To jest moje osobiste, subiektywne. Ale dlaczego wy nie spróbujecie tego, tak? Dlaczego nie zawierzycie Słowu Bożemu, które trwa na wieki? Bo to jest słowo odnośnie doliny tych suchych kości, nie dotyczy tylko Izraela w Babilonie, w Asyrii, tak? Gdzie się rozrzuconego i mordowanego po dzień dzisiejszy, tak? Na całym świecie. Ale jest obrazem zmartwychwstania. Czasami się zastanawiamy, jak to będzie wyglądało, tak? Jak to będzie wyglądało. Tak będzie. Zostanie wypowiedziane słowo, czy na odgłos trąby, to wszystko zostanie obleczone w przemienione, cudowne zmartwychwstane ciało. Tak to wszystko będzie wyglądało, tak jak jest w tym proroctwie odnośnie wysłych kości. Trzeba w to uwierzyć. Uwierz, nie bądź bez wiary. Tak dzisiaj do nas Słowo Boże mówi. Ktoś może szukać, która wiara jest lepsza. Wiara
bo widziałem, bo doświadczyłem i wiara z niewidzenia i z niedoświadczenia obie wiary są silne i mocne. Czasami ta jest nawet słabsza, która doświadczała spektakularnych uzdrowień, cudów, niesamowitych widzeń, bo cały czas na całym świecie widzimy i może nie dowierzamy, ze względu na to, że one są subiektywne, one są kierowane do tego konkretnego człowieka. No, nie jesteśmy zmuszeni, żeby w oparciu o nim prowadzić kampanię ewangelizacyjną. Ale jeżeli słabnie nasza wiara, jeżeli mamy kłopoty z pójściem na nabożeństwo, tak? Jeżeli widzimy, że słabnie nasza lektura Słowa Bożego, modlitwy, nasze zachowanie się zmienia, język staje się agresywny, złość następuje, nie mówię już o bluźnierstwach, tak? To powinno być dla nas takim wyznacznikiem. Panie, moja wiara słabnie. Tak? Ktoś ją zaczyna atakować. Tydzień temu też o tym było mówione, że nasza wiara słabnie i arcykapłan wstawia się cały czas, ażeby nie osłabła wiara nasza. Dlatego Pismo Święte mówi: nie opuszczajcie wspólnych zebrań, tak? Tomasz opuścił i jego wiara zamiast się budować, tak, żeby była wzmocniona, on gdzie indziej był, czym innym, może bardzo realnym, rzeczywistym, może już machnął ręką, tak, spodziewaliśmy się nie wiadomo czego, a on po prostu umarł. Nie wierzył w zapewnienia Pana Jezusa, że on po trzech dniach zmartwychwstanie. Także bądźmy z tą dziesiątką, bądźmy z tymi pozostałymi, z 10 apostołami. Traktujmy właśnie naszą społeczność jako tą, do której powinniśmy dążyć. Pismo Święte mówi, wielokrotnie jest przytaczany ten fragment, ja jeszcze raz go przytoczę, może w dwóch tłumaczeniach. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę. Trzymajmy niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę. Pan mój i Bóg mój. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczajmy wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych zwyczajów, lecz dodając sobie otuchy. Inne tłumaczenie mówi: patrząc jednych na drugich. 10:23. Myślmy o sobie nawzajem. Czasami świadectwo mojej żony, jako że trudności z dotarciem z Bielska Podlaskiego sprawiało mi wielką radość, że pytali się o ciebie, pozdrawiają ciebie, ten brat. Tak to dodawało mi takie otuchy. No tak, no oczywiście, tak. No muszę się poprawić. No mogłem pomimo wszystko. No mogłem. Tak, że dziękuję za te wsparcie, które mnie osobiście dotyczyło, ale myślmy o wszystkich, kogo brakuje, tak? Bo tak jak w wierszu Kochanowskiego, jedną malutką duszą tak niemalże wiele odbywa w naszej społeczności. Powinniśmy o siebie zabiegać, tak jak inni apostołowie zabiegali o Tomasza. Nie było się, ukazał się Jezus. Bo to jest właśnie motyw do tego, żeby nasza wiara wspólnotowa słabła. Dalej jest napisane o tym, że powinniśmy składać świadectwo naszej wiary z naszych doświadczeń. Może nawet subiektywnych. Każdy z nas może poprosić pastora o chwilę czasu na nabożeństwo i składać świadectwo z własnego doświadczenia. Byłem chory, dzięki Bogu jestem już zdrowy, dziękuję za wasze modlitwy, za wsparcie, tak? Tego osobistego, może subiektywnego doświadczenia, które mnie ucieszyło, mnie podniosło, tak? Mi dodało więcej wiary, przyciągnęło mnie do Boga, do modlitwy, do Słowa Bożego, do społeczności, ażebym bardziej się zaangażował. Składajmy świadectwo. Tak jak apostołowie składali Tomaszowi, tak jak Tomasz doświadczył osobistego, zmartwychwstałego Pana, który stawiał swój bok, swoje rany,
pomimo zmartwychwstania i tego bólu wszystkiego, całego, którego przeszedł, jeszcze raz wystawił się, tak? Ażebyś ty, Tomaszu, uwierzył. Także z tych doświadczeń naszego zwątpienia czasami, że powracamy do Boga, składajmy świadectwo. Dobry jest Bóg i sprawiedliwy i oddamy Mu w ten sposób chwałę. I w końcu bądźmy tak aktywni jak Tomasz, który nie bał się, jak inni uczniowie, którzy byli może zakochani, może już się bają o cokolwiek wyrywać, tak jak Tomasz jeszcze od diabłów mnie wyzwie. Nie bójmy się. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, czegoś potrzebujemy, bądźmy aktywnymi uczniami naszego Pana Jezusa Chrystusa. Korzystajmy z tego, co jest na nabożeństwie. Tak jak tydzień temu pastor głosił, Jezus jest Panem na podstawie Słowa Bożego, tak jak dwa tygodnie temu pastor Irek powiedział, żeby, jeżeli ktoś ma wątpliwości z zapisaniem życzeń, rozsyłajcie moje, które ja wam przesłałem. No akurat kilka do mnie przyszło. Ja mówię, wyślę tak, jak pastor powiedział, jego SMS jako mój podpiszę tylko swoim imieniem i nazwiskiem. I był odzew i podziękowanie i na Bożą chwałę. Bądźmy aktywnymi uczniami, szukającymi, pytającymi się, nie bądźmy obojętni, tak? A co to było? Tak. I tak zapomnę, i tak. No to widzimy, że jest to nagrywane na wideo. Serdecznie wszystkich widzów pozdrawiam. Słuchajcie i wierzcie. Tak, nie bądźmy obojętni, bądźmy aktywnymi. Pamiętam w seminarium brat Weren powiedział, że powinniśmy nie tylko korzystać z jednego jakiegoś tłumaczenia, jednego źródła, ale czytać dobrą literaturę, czasami dobre tygodniki, dobre programy publicystyczne oglądać. Nie być, błagam nas, nie bądźcie ignorantami, zawężonymi do jakiegoś tylko środowiska, ale żebyście umieli, tak, umieli z kimkolwiek rozmawiać. Nie bać się uczyć, poszerzać swoją wiedzę, mądrość, tak? Nie tylko słownictwo jakieś ograniczone, ale żebyśmy umieli do człowieka docierać ze słowem Ewangelii i świadectwa tego osobistego doświadczenia. Bo każdy, kto wyznał, Jezus jest Panem, tak? W chrzcie, ma o czym mówić, tak? Bo to nie jest doświadczenie jakieś religijne, liturgiczne, no wypada się ochrzcić, nie? My nie chrzcimy każdego tak z osobna, z łapanki. Ochrzci się? Na świadectwo wiary. Jakże widzimy, że ten człowiek autentycznie miał doświadczenie żywego Boga w Duchu Świętym, w modlitwie, w doświadczeniu i on oddaje Jemu chwałę i zawierza Jemu życie. Jezus jest Panem. Pan mój i Bóg mój. Niech dobry Bóg nam błogosławi. I z tą wiarą, może taką mocną, bądźmy uczniami takimi agresywnymi może czasami, tak? Dążącymi do tego, ażeby wierzyć i nie być bezwiarni. Dobry Bóg nam błogosławi. Amen.